25 lat temu, 21 stycznia 1924 roku, zmarł Włodzimierz Lenin. Umiłowany wódz proletariatu całego świata, wielki rewolucjonista i teoretyk ruchu robotniczego. Nauki Lenina są największym osiągnięciem rewolucyjnej klasy robotniczej. W dniu żałobnej rocznicy u mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie obywatele Związku Radzieckiego oddają hołd pamięci twórcy pierwszego w dziejach państwa socjalistycznego. Wraz z narodami Związku Socjalistycznych Republik Rad, cała postępowa ludzkość czci pamięć wielkiego wodza rewolucji październikowej. Na 52. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego premier Cyrankiewicz wygłosił exposé obejmujące bilans dotychczasowej pracy i osiągnięć rządu. Premier oświadczył, rok 1948 przejdzie do historii Polski pod mianem Roku Jedności. Zlikwidowany został półwiekowy przeszłorozłam w naszym ruchu robotniczym. Był to rok szczególnego wzmożenia potencjału gospodarczego kraju, znacznego wzrostu wytwórczości we wszystkich dziedzinach i podniesienia stopy życiowej mas pracujących. Państwowe nagrody artystyczne za rok 1948 przypadły w udziale najwybitniejszym twórcom. Znakomity rzeźbiarz profesor Ksawery Dunikowski cały dorobek swego życia ofiarował państwu. Dzieła wielkiego artysty cechuje głęboki humanizm. Człowiek był zawsze tematem prac stworzonych w okresie 50-letniej twórczości rzeźbiarza, realisty i nowatora. Laureat Nagrody Literackiej, pisarz-robotnik Lucjan Rudnicki w książce Stare i Nowe oddał z niezwykłą prawdą dzieje swego życia związanego z walką proletariatu. Bolesław Wojtowicz, znakomity pianista, kompozytor, laureat Państwowej Nagrody Muzycznej. Na twórczość jego składają się kompozycje na wysokim poziomie artystycznym, a zarazem dostępne dla szerokich mas. Leon Schiller, laureat Nagrody Teatralnej, wybitny reżyser i pedagog w otoczeniu aktorów podczas próby w Teatrze Państwowym w Łodzi. Schiller jest reżyserem słynnych na całą Polskę widowisk ludowych, m.in. opery ludowej, krakowiacy i górale. W inscenizacjach swych wprowadza formy monumentalne i formy nowego realizmu. Wręczając laureatom nagrody, premier Cyrankiewicz zaznaczył, że Rudnicki, Dunikowski, Wojtowicz i Schiller to szermierze walki o realizację nowych, postępowych założeń artystycznych, to twórcy nowej kultury, nowej sztuki naszego wolnego, odrodzonego kraju, budującego socjalizm. Pamiętamy wszyscy wodowanie Soltka, pierwszego rudowęglowca własnej produkcji. A oto serce Soltka, maszyna okrętowa wykonana przez Hutę Zgoda w Gliwicach. Tokarz Nowak po raz pierwszy w swej praktyce toczył wał korbowy o wadze 5 ton. Dzięki przejrzystym planom konstruktorskim, dzięki energii i zgraniu zalogi Huty Zgoda, maszyna została zbudowana i zmontowana w rekordowym czasie 9 miesięcy. Thank you.
mocy 1300 koni mechanicznych działa bez zarzutu. W najbliższym czasie Huta Zgoda wykona jeszcze 5 takich maszyn dla polskich statków. Hutnicy i konstruktorzy, podejmując budowę maszyn okrętowych w kraju, uniezależnili nasze stocznie od dostaw zagranicznych. Dotychczasowe połączenie Dolnego Śląska i Łodzi z województwem lubelskim odbywało się z Tomaszowa Mazowieckiego przez Skarżysko. W styczniu uruchomiono nową linię kolejową Tomaszów Mazowiecki Radom, która skraca trasę o 45 km. Kolej przebiega przez gęsto zaludnione miejscowości, pozbawione dotychczas dogodnej komunikacji. Nowa linia stwarza dla tych terenów duże możliwości rozwojowe. Trasa ta o długości eksploatacyjnej 89 km została ukończona na 6 miesięcy przed planowanym terminem. Po wojnie Korea znajdowała się pod okupacją wojskową ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Ostatnio Związek Radziecki wycofał wojska okupacyjne z północnej Korei, aby dać narodowi koreańskiemu pełną możliwość zbudowania niepodległego, demokratycznego państwa. Wbrew podpisanym zobowiązaniom, Amerykanie okupują nadal południową Koreę. Ostatnie oddziały wojsk radzieckich opuszczają Pchenjan. Mieszkańcy serdecznie żegnają żołnierzy radzieckich, wyzwolicieli Korei spod długoletniej niewoli japońskiej. Zeta, pierwsza maszyna do pisania czeskiej produkcji, dorównuje w zupełności najlepszym maszynom zagranicznym. Główną jej zaletą jest to, że każdy może ją rozebrać bez specjalnych narzędzi. Państwowe zakłady zbrojówka w Brnie wykonują śpiesznie zamówienia dla Holandii, Węgier, Francji, Rumunii i Argentyny. Masowa produkcja Zety wzrośnie znacznie w okresie 5-letniego planu gospodarczego Republiki Czechosłowackiej. Pokrył góry Szwajcarii i do małego miasteczka Ostat zjechali miłośnicy sportów zimowych.